zgodnie z prawem i zgodnie ze zdrową zasadą ekonomii. To po pierwsze. Po drugie, panie radny, chciałbym rozumieć, że pan nie okłamywał mieszkańców Gdańska, że substytuują cenę wody w Sopocie. To jest to nieprawda. Bardzo proszę o osobiste dla mnie przeprosiny za kłopot, za kłamstwo państwa, bo nie jest to prawdą. Mieszkańcy Sopotu płacą swoje ceny za swoją wodę, za swoje ścieki, adekwatnie do kosztów, do ponoszą, a mieszkańcy Gdańska za swoje. Dlaczego cena wody może być inna w Sopocie, inna w Koszkach, na pozostałej części Gdańska? Bo gdybyście państwo z PiS-u uprawni, chodzili na coroczne, dwukrotnie organizowane sesje specjalne poświęcone sytuacji budowy projektów ekonomicznych tranzycyjnych w Polsce, to byście państwo widzieli. A skoro nie chodzili, to żeby mieli elektoratę, no to nie wiecie. Odpowiedź jest tutaj prosta. I jeszcze jedno. Proszę znowu, panie radny, wszystkim nie oszukiwać, że cena Gdańska jest trzecia najwyższa w Polsce. To jest nieprawda. Wszystkich zapraszam, państwa rady, państwa na galerii, www.ceny.pl. Proszę zajrzeć, jest 300 miast w Polsce. Proszę zobaczyć, na którym miejscu jest Gdańsk i gdzie woda jest najtańsza, gdzie jest najdroższa. Czy państwo wiecie, na przykład wykład w Sławowie jest to droższe jak państwo. I wielu jest w Polsce, a wielu jest w Polsce jest tańsza, bo wszystko zależy od lokalnych warunków. Zapraszam, www.ceny.pl. Przedmiotna informacja z 300 miast w Polsce. Jeszcze jedno. Pan radny stwierdził, że dostał ceny inwestycji, oczywiście się żadne, a poziom jakości wody się zmienia. Chciałbym panu powiedzieć, że pan właśnie z tego rezerwy, to właśnie ostatnio, ja bym jestem zupełnie zależny ranki firm produkujących bodajże filtry, okazało się, że najlepsza w Polsce jest w Gdańsku i zajmowana. I zapewniam pana, że miasto nie miało wpływu na wynik tego badania. No również firma SMG